No i zostaliśmy sami. Ferrari Łaszczyk Main Event Fame 17, jest to potwierdzone, czy do mnie masz takie? Sprawdźmy w sumie to. O, potwierdzone! Dobra, zajebicie. Witamy w piekle, największy freak w Polsce kontra zawodowy pięściarz z nieskazitelnym rekordem 32-0. Walka na zasadach MMA. No to jest mocne zestawienie, nie? Powiem wam tak. Nie wiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ale wiem, że jakiś czas temu Łaszczyk trenował w Pancerze, czyli w klubie, w którym ja się przygotowywałem do swoich walk. Więc no. Więc pewnie podzieli mój los. A jaki jest limit wagowy? Gdzieś podali w ogóle informacje na ten temat? Siedemdziesiąt siedem, okej. Siedem siedem. Ja, podobno ten Kamil Łaszczyk, jeżeli chodzi o pieściarstwo, jest totalnym kozakiem, stójkowo jest kotem. Podobno przy swojej wadze ma pierdolnie się jak goście, którzy ważą po 15 kg więcej, jest kompletnym mordą. Ale jednocześnie będzie po pierwsze lżejszy, a po drugie nigdy MMA się nie bił. Więc ja uważam, że wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, Łaszczyk wcale nie jest faworytem tego starcia na papierze. Bo ja jestem przekonany, że Ferrari po prostu w niego wleci i będzie starał się go obalić. 100%. Tam będzie zero wymian stójkowych, uważam. No. Każdy dzień to jest taka totalna nowość, że... A to jest zabawne, nie? Że eksperta udaje ziomek, który nigdy walki nie wygrał.